Bartek, 3 punkty wywalczone dzisiaj i zwycięstwo to spokojniejszy tydzień dla Was. No zgadza się, no przyda nam się to zwycięstwo jeszcze na własnym obiekcie ograć Polonię Warszawa, to nie jest jakiś przypadek i pokazaliśmy w dzisiejszym meczu, że potrafimy grać w piłkę i w znaczną część meczu przeważyliśmy, jeszcze więcej okazji do strzelania bramek i Polonia niech się cieszy, że się skończyło 1-0, aniżeli my wygraliśmy tylko jeden. Następny mecz na pewno jedziemy na Arkę Gdynia i postaramy się wyjść stamtąd 3 punkty, bo jak wiemy, wygrana z Arką jeszcze bardziej przybliży nas do, raczej oddali nas od tej strefy spadkowej i będziemy mogli czuć się spokojniej. To był mecz walki, a takie warunki Bartkowi Rumaniakowi jak najbardziej pasują? No tak, ja zawsze powtarzam, gdzie umiejętności trochę brakuje, zawsze nadrabiam walką i dzisiaj ten mecz taki był właśnie, że mieliśmy zamiar blisko podejść Polonii, to się udało. Walczyliśmy, każdy zostawił serce na boisku i to było widać, zaangażowanie było na maksa i to się opłacało i przez to wywalczyliśmy 3 punkty. Była jakaś specjalna motywacyjna odprawa? Znaczy nie, no myślę, że przed każdym meczem się motywujemy podobnie. Mieliśmy rozmowę z trenerem na temat meczu, kto jak się czuje. No po prostu byliśmy optymalnie przygotowani do tego spotkania. Wiadomo, trener miał mało czasu na przygotowanie zespołu, ale jak się okazało, dobrze, najważniejsze to, żeby w głowach było jak najlepiej, a umiejętności pokazaliśmy, że mamy, tylko poukładać wszystko w głowie i będzie tak za każdym razem tak dzisiaj.